Już po raz dziewiąty przeprowadzono konkurs na najładniej udekorowany świątecznie balkon, okno czy ogród z terenu Wejherowa. W połowie stycznia komisja dokonała przeglądu i wybrała zwycięzców. W kategorii dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych zwyciężyła Jolanta Damaszkę. To był mój pierwszy udział w jakimkolwiek konkursie, także z takim wynikiem. No bardzo się cieszę, pierwszy raz coś wygrałam. Jest to bardzo miłe. Spontanicznie te dekoracje żeśmy robili, nie chodziliśmy, nie podglądawaliśmy, tylko to były nasze takie właśnie no, coroczne, aczkolwiek takie dekoracje, ale żeśmy co roku coś żeśmy od siebie dodawali. Nie? No i chyba w tym roku te nasze bombeczki, które sami robiliśmy, chyba zadecydowały, że jednak zdobyliśmy pierwszą nagrodę. No, jest bardzo fajnie. Drugie miejsce zajęli Dana i Adam Korzeniowscy, zaś trzecie Jolanta Kłusak. Natomiast w kategorii dekoracje świąteczne balkonów i okien w domach jedno- i wielorodzinnych zwyciężyła Ewa Tukalska. Drugie miejsce zdobyła Patrycja Danisewicz, a trzecie przypadło Urszuli Bożkę. Przyznano także wyróżnienia dla Elżbiety Poczan i Elwiry Jatka. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 13 obiektów.